Wieża Trzech Płaszczy O Bolesławie III Krzywoustym, niekoronowanym królu Polski, mówiono, że przypomina bardzo swego pra-pra-pradziada, wielkiego Bolesława Chrobrego. I rzeczywiście walecznym królem był Krzywousty. Wiele wojen stoczył, wielodniu zwycięstw. Pokonał cesarza niemieckiego Henryka V, odzyskał Pomorze Gdańskie, podbił Pomorze Zachodnie. Oto jedna z legend związanych z jego panowaniem. Bardzo dawne to były czasy. Pradawne, bo zdarzyło się to jeszcze zanim król Kazimierz Wielki kazał Lublin otoczyć grubym murem obronnym i wznieść tam zamek. Otóż jak niesie wieść, zanim ten królewski zamek zbudowano, przedtem jeszcze nie kto inny, ale książe Bolko, zwany Krzywoustym, postanowił tam Postawić wieżę wysoką i mocną, aby ostała się napaścią wroga i aby z jej wierzchołka można było ogarnąć wzrokiem ziemię leżące dookoła. Tak to sobie Bolko krzywołusty zamierzył i kazał wieżę wznosić co najzdolniejszym budowniczym. Budowali ją więc wielkich głazów, które na samym jej dole stanowiły podstawę, a dalej wzwyż kładli ciosane kamienie. Także wieża miała mury grube i mocne. Budowali ją szybko, bo takie było Bolkowe rozkazanie, aby jak najprędzej została wzniesiona. A kiedy już wreszcie stała wysoka i potężna, kazał Bolko ogłosić, że temu odda wieżę w posiadanie, kto podejmie się nad piękną i żymzną ziemią Lubelską czuwać. Ledwie więc pachołkowie tą wieść obwołali, zjawił się przed księciem rycerz o wspaniałej postaci i wyraził gotowość podjęcia się tej opieki. Słowo rycerskie dawał, że pilnie i sprawiedliwie będzie spełniać swoją powinność. A potem okryty pięknym, fałdzistym płaszczem zielonego sukna, podarowanym mu przez księcia, wszedł na wieżę, aby ogarnąć spojrzenie spojrzeniem podległemu ziemię. Ledwie jednak ukazał się na jej wierzchołku, wiatr się zerwał, załopotał zielonym płaszczem i huk się rozległ, jakby gromy biły. Wieża się zachwiała jak wątła drzewina i w jednej chwili runęła. Kamienie, choć przecież były mocno spojone, rozsypały się jak garść żwiru. A rycerz zniknął nie wiadomo gdzie, jakby się w powietrzu rozpłynął. Tak więc wszyscy pojęli, że był to człowiek niegodny zaufania księcia i że nie dałby tej ziemi ani opieki, ani obrony. Zmartwił się książę Bolko, krzywoł z tym zwany, że nie lubi swoich zamierzeń odstępować, to po raz drugi kazał wieże wznosić. Na nowo więc ludzie zaczęli się przy jej budowie krzątać, a spiesznie, aby książę nie czekał długo na wykonanie swojego rozkazu. I wkrótce wieża znów stanęła, piękna i mocna. I tym razem znowu ogłoszone zostało, że dzielny i szlachetny Woj może się ubiegać o objęcie w posiadanie wieży, a także i opieki nad lubelską ziemią. Zjawił się więc wkrótce drugi rycerz. Był nie mniej wspaniały od tamtego pierwszego, a otrzymany od księcia czerwony płaszcz pięknie zdobił jego wyniosłą postać. Cóż jednak z tego, kiedy ledwie wszedł na wieżę i stanął na jej wierzchołku, wiatr zerwał się potężny. Czerwonym płaszczem zaczął szarpać. A gromy znów się rozległy. Wieża zachwiała się i tym razem także runęła w gruzach. Zaś rycerz zniknął. Nie wiadomo jak. Pokręcił głową książę Bolko i po raz trzeci kazał wieżę wznosić. Budowali ją więc po raz trzeci budowniczowie, nie żałując wysiłku. Aż wreszcie po raz trzeci stanęła w tym samym miejscu i po raz trzeci książę wezwał do stawienia się tego spośród rycerzy, który okazałby się godnym pozostania na wieży i objęcia opieki nad ziemią. Mimo jednak, że dwukrotnie wezwanie było ogłoszone, nikt się nie zjawił, aż dopiero po trzecim wołaniu stanął przed bolkiem rycerz nikomu nieznany. Smukły był jak Topola, i postać miał młodzieńczą. Twarz jego nie było widać, gdyż ją hełm zasłaniał. Ale głos miał młody i pięknie brzmiący. Gdy księciu przyrzekał, że ziemi tej nie opuści i postara się być jej godnym opiekunem? Że zaś już książę podarował swoje dwa płaszcze tamtym rycerzom, a trzeciego równie pięknego nie miał. Więc zarzucił młodzieńcowi na ramiona szarą opończę, którą podczas podróży zwykł się okrywać. I tak tą opończą okryty wszedł w rycerz na wieżę, zaś opodal czekał tłum ludzi niepewnych, co się też dalej stanie. Jakoż wiatr się zerwał i tym razem, i gromy się także odezwały, tyle że wieża nie zachwiała się. Trwała mocna, wyniosła, a na jej wierzchołku stał rycerz nieznany. Stał tak przez chwilę, aż wreszcie, gdy wiatr załopotał pod jego szarym płaszczem, on ręce rozłożył do lotu jak ptak. Odbił się stopami od kamiennych murów i uniósł się w powietrze. Okrzyk zdumienia wyrywał się ze wszystkich piersi, a on zakołował w tym płaszczu nad wieżą i wtedy wszyscy obecni dostrzegli, że jak orzeł unosi się w powietrzu. W milczeniu patrzyli ludzie z, o, z okolicy I książęca drużyna i sam książę Co dalej dziać się będzie Tymczasem srebrno-szary ptak Trzykrotnie zakreślił swym lotem koło nad wieżą Aż wreszcie przysiadł na jej wierzchołku Zdumienie wtedy ogromne zapanowało A książę Bolko, zwany Krzywoustym Tyle tylko rzekł, że widać tak ma być Niechaj już po wieki wieków zostanie Zaświeża nazwana Wieżą Trzech Płaszczy trwała potem przez długie wieki i opierała się na jazdą Jadźwingów i Tatarów. Aż wreszcie czas ją skruszył i tylko pozostała po niej ta stara, prastara legenda. Jeśli się podobało, zapraszam. Subskrybujcie kanał Poczytaj Mi prosie tutaj na YouTube. Zapraszam Was także na Facebooka. Poczytaj mi proszę naturalnie. Lajkujcie i komentujcie. Hej.